Jak Ci poszło wczoraj pierwsze zadanie? Wiesz już, na co przeznaczasz, a może trwonisz swój czas? Czy wiesz już, jak ucieka Ci czas między palcami? Tak, to dobrze, bo dzisiaj czeka Cię już kolejne zadanie za chwilę. Cześć. Mam na imię Fryderyk i codziennie w klubie 555 o 5.55 budzę tysiące ludzi do tego, aby na drodze zmiany nawyków zmieniali swoje życie na lepsze. I właśnie jest ten moment dzisiaj. Dzisiaj film będzie relatywnie krótki, bo mam dla Ciebie też krótkie, ale bardzo ważne zadanie. Chodzi o to, aby od dzisiaj wprowadzić w swoje życie nie tylko korzystanie z zegarka, tak jak robisz to do tej pory, ale wprowadzić. Kompas. Żeby wprowadzić kompas w swoje życie, żeby oznaczać kierunek, w którym będziemy się rozwijać, chodzi tak naprawdę o to, żeby wykonywać właściwe czynności, no to warto wiedzieć po prostu, gdzie chcesz być, na przykład za 10 lat. Ustalmy sobie teraz proszę, znajdź może chwilę teraz na to, żeby narysować sobie oto taki schemat i napisz, gdzie chcesz być za 10 lat. To jest dla ciebie zadanie na dzisiaj, i to będzie nawyk, którym będziesz się posługiwał już przez najbliższe lata. Przede wszystkim chcę, żebyś napisał, co chcesz robić za 10 lat: jak ma wyglądać twoja praca, jak mają wyglądać twoje finanse, jak ma wyglądać twoje zdrowie, relacje z ludźmi, jak ma wyglądać twój czas dla siebie, czas na twoje pasje, na twoje hobby, i wreszcie jak bardzo będziesz rozwinięty, jaki będzie twój poziom intelektualny, emocjonalny i duchowy. Zrób to proszę teraz i zacznij, zrób nawyk z tego i zacznij pracować ze swoimi celami codziennie. Co ci to da? Co ci to da? Staniesz się przede wszystkim świadomym człowiekiem, da ci to to, że zaczniesz posługiwać się Kompasem oprócz zegarka. To znaczy, że będziesz kierował się w podejmowaniu decyzji na temat tego, co robisz, czyli wykonywał będziesz właściwe rzeczy, ponieważ będziesz robił rzeczy, które cię do celu prowadzą, a nie oddalają. Staniesz się człowiekiem świadomym. Po pierwsze, je a jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak to zrobić? Zaplanuj sobie teraz czas. Najlepiej niech to będzie wcześniej rano, kiedy jeszcze wszyscy śpią, że będziesz po prostu myślał o tym, gdzie chcesz być za 10 lat i w jaki sposób zaplanować teraz czynności, które sprawią, że tam będziesz. Do tego właśnie służy ten nawyk. Bycie świadomym człowiekiem, w jakim kierunku zmierzasz. I teraz przy. Nawykiem jest właśnie to, że. Teraz przy podejmowaniu decyzji, przy planowaniu swojego dnia uwzględnisz również kierunek, a nie tylko wykonywanie kolejnych czynności, które wypełnią czas w Twoim dniu. Czy to jest proste? Wiesz już, dlaczego to zrobić? Wiesz już, dlaczego należy posługiwać się kompasem, a nie tylko zegarkiem? No, właśnie dlatego, żeby za 10 lat na pewno znaleźć się w tym miejscu. W którym chcesz być. Mam nadzieję, że przekonuje Cię to do tego, aby te nawyki wdrażać. Najbliższe 90 dni będę z Tobą tutaj, codziennie o godzinie 6.30, pojawiał się będzie kolejny film. Przez kolejne 13 tygodni będę Ci mówił o tym, jak wdrażać kolejne nawyki, robiąc pewne rzeczy. Bo nie jesteśmy tylko tym, co myślimy. Przede wszystkim jesteśmy tym, co robimy. Zasubskrybuj ten kanał i zacznij razem ze mną wdrażać te niezwykłe 13 nawyków, które sprawią, że twoje życie będzie wyjątkowe i nigdy, nigdy już nie będziesz żałował, że coś zrobiłeś lub nie zrobiłeś, a kryzys, jakikolwiek by nie był, już nie będzie dla Ciebie straszny. Do zobaczenia do jutra. Kolejna czynność, kolejna rzecz, którą możesz wdrożyć w swoim życiu. Trzymaj się, pozdrawiam!